Usiądźcie sobie wygodnie, rozluźnijcie się. Wyciszmy emocje. Medytacja jest doświadczaniem. Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu z obecnością. Na wstępie, jak zwykle, przypomnę, że nie jestem nauczycielem, guru ani mistrzem. Niczego też nie nauczam, nie prowadzę żadnej sekty. Wskazuję jedynie na ciało. Kiedy go doświadczasz, pojawia się inny stan świadomości. Pojawia się spokój. Tym właśnie jest medytacja i to staram się przybliżyć. Na ostatnim spotkaniu, ostatnie spotkanie było takie niestandardowe. Trochę szalone, odeszliśmy od dawnej formuły. Mieliśmy różne pomysły, jak na jaki sposób od niej odejść, ale już nie przedłużając, zdecydowaliśmy się na pytania. Ktoś mi tutaj pomagał, trochę pytań sam napisałem i na ostatnim spotkaniu tymi pytaniami w Was tak trochę rzucałem. Bez konkretnej przyczyny. Nie miałem powodu do tego. Nie miałem pomysłu, bo mieliśmy różne pomysły, jak to spotkanie poprowadzić w nowej formule, ale w końcu nie mieliśmy jakiejś konkluzji. Ja po prostu tymi pytaniami w Was zacząłem rzucać, żeby je tak łapać, jak piłkę odbitą od ściany, żeby im się przyjrzeć. I powiem, że bardzo byłem miło zaskoczony tym, jak opowiadacie o medytacji. Cieszę się, że, bo mam takie wrażenie, że udało mi się przekazać Wam trochę więcej choćby wiadomości, czy może takiego smaku na temat, czym ta medytacja jest. Jak opowiadacie tu, różne osoby opowiadały, no wszystkich nie wymienię, ale podobało mi się, jak do tego podchodzi Basia czy Robert. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wyglądało i myślę, że to jest też inspirujące dla innych ludzi, którzy to słuchają, że medytacja nie jest tylko siedzeniem w tym takim, bo taki najczęściej mamy tutaj w Europie obraz, takie sztywne siedzenie żołnierskie gdzieś przed ścianą albo tyłem do niej i walczenie o oświecenie, że medytacja jest czymś innym. Także było to takie dla mnie bardzo fajne. Nie korygowałem Waszych odpowiedzi. Jeśli ktoś podał odpowiedź, która może nie do końca była odpowiedzią trafną, ja tego nie korygowałem, bo nie chodziło o to, żeby tu Was w jakiś sposób poprawiać czy coś pokazywać, tylko bardziej chodziło o to, żeby może właśnie zobaczyć, żeby się zbliżyć do Was i żeby nawiązać jakąś taką nową formę spotkania, która by może bardziej polegała na interakcji. Te pytania były podzielone na trzy takie grupy, gdzie jedną grupą, powiedziałbym, było doświadczanie. Drugie pytania dotyczyły
może bardziej spraw związanych z zahamowaniami, a trzecia grupa pytań dotyczyła może już bardziej medytacji i takiego bezpośredniego wskazania na prawdę. No, tych pytań było dużo, bo pamiętam, że ja chyba przygotowałem z 55, a jeszcze osoba, która mi pomagała, dorzuciła całą garść tych pytań, a więc tych pytań było sporo, ale mi osobiście najbardziej się podobało pytanie, którego sam zresztą jestem twórcą. Jak to pytanie brzmiało, jeśli dobrze je pamiętam, czym zajmujesz się, kiedy robisz kupę? To pytanie podoba mi się z kilku powodów. Podoba mi się z tego powodu, że ono w zasadzie można je zaliczyć do chyba każdej z tych grup pytań, o których mówiłem. Przede wszystkim robienie kupy w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie jest, bym powiedział, takim tematem tabu, więc jest to pierwsza taka jak gdyby grupa, do którego to pytanie może należeć, do takiej właśnie tej grupy związanej z zahamowaniami. Bo mówimy o różnych sprawach w życiu, mówimy o jakichś smutkach, troskach, wypowiadamy się na tematy polityczne, mamy jakieś nawet dość mocne czasami zdania na temat orientacji seksualnych, jesteśmy czasami ostro przeciwko czemuś, ostro jesteśmy za czymś. I w zasadzie można powiedzieć, że chyba nie ma tematu takiego tabu, w naszej kulturze. Nazywamy tak te tematy, że to są tematy tabu, na które może trudniej rozmawiać, czy może nie powinno się publicznie rozmawiać, ale na nie się to rozmawia. Natomiast na temat robienia kupy, jest to coś w naszej kulturze, co jest chyba takim właśnie, może tematem, którego się nie podkreśla, ale jest takim tematem tabu, bo ja nie słyszałem nigdy takiego jakiegoś pytania między znajomymi, a jak zrobiłeś dzisiaj kupę, a jak ci poszło? Zawsze jest to coś gdzieś takiego, co staramy się ominąć. Nawet na przykładzie mężczyzn mogę podać coś takiego, że był taki film, i tutaj przepraszam reżysera, imienia jego nie pamiętam, Koterski, chyba Marek Koterski, jeśli dobrze imię pamiętam. Marek Koterski. Nazwy filmu też nie pamiętam, ale był to film o dwóch mężczyznach, którzy jadą samochodem. Chyba cały film jechali tym samochodem, z tego co pamiętam. Rozmawiają na różne tematy, również rozmawiają na temat kobiet. I jeden z nich się dziwi w ogóle, że kobiet dotyczą takie potrzeby fizjologiczne, że kobieta jest czymś tak pięknym, w męskim pojęciu, że ta kupa jest na drugim krańcu tego wszystkiego i że ci mężczyźni nawet uważają, czy dziwią się, że jak to jest możliwe, żeby kobieta robiła kupę. Więc jest to taki temat tabu. I fajne jest to, mi się wydaje, że w przestrzeni tej, w której się tutaj spotykamy, ja o tym kilka razy mówiłem, że fajne jest to, że raz, że tu mamy dość bezpieczne warunki, a dwa, że te warunki bezpieczne pozwalają nam powoli tutaj wchodzić w to, żeby się otwierać na te wszystkie, nazwijmy to tematy tabu, czy na tematy, które nam sprawiają trudność, na tematy, w których się wstydzimy. Bo w momencie, kiedy nie umiemy się otworzyć na tę energię, to zapomnijmy o całym oświeceniu. To jest podstawowa podstawa w ogóle. Podstawowa podstawa, powiedziałbym. Jeśli ktoś nie jest w stanie się otworzyć na
sprawy związane z jakimś wstydem, z krępacją, z jakimś uciskiem umysłu, jeśli nie umie, nie na siłę właśnie, tylko nie umie złapać tego momentu, żeby się otworzyć, to może sobie zapomnieć o całym oświeceniu, medytacji i wszystkim, bo to będzie po prostu zabawą. Więc to był taki ważny element tego pytania, ale on też był bardzo ciekawy. To pytanie było ciekawe w kontekście doświadczania, o czym opowiedział bardzo fajnie Bartek. On w moim odczuciu bardzo fajnie opowiedział o tej potrzebie fizjologicznej, którą nazywamy robieniem kupy. Powiedział fajnie o doświadczaniu, bardzo mi się to podobało. Ale o robieniu kupy też można powiedzieć, bym powiedział może takim może mniej relatywnym językiem. Oczywiście nie ma języka jedności, coś takiego nie istnieje, nie? Ale może takim mniej językiem wyobraźni na pytanie, i znowu tu pytanie zapomniałem, czym zajmujesz się, kiedy robisz kupę? Robieniem kupy. Tym się zajmuję. To jest odpowiedź, która nawet powiedziałbym, że wynika z tych wszystkich, jak gdyby, nie wiem, no, czy tych kilku lat spotkań naszych, które prowadzimy i mi się wydaje, że ona jest taka bardzo oczywista w tym, co się starałem przekazać, nie? Bartek fajnie opowiedział od strony doświadczania, ale na krótkie pytanie, czym zajmujesz się podczas robienia kupy, odpowiedzią będzie robieniem kupy. Nie czytaniem książki, nie grzebaniem w telefonie, tylko właśnie tym momentem, kiedy doświadczamy tego, co się dzieje. Ale to też nie jest do końca, powiedziałbym, poprawna odpowiedź. O ile w ogóle można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak poprawna odpowiedź na takie pytanie. Ponieważ w momencie, kiedy mówimy robieniem kupy, wtedy używamy znowu słów, przenosimy się do świata dualnego, wychodzimy ze świata jedności. I tak naprawdę to odpowiedź na to pytanie można jedynie zaprezentować. Czym zajmujesz się, kiedy robisz kupę? I to pytanie, na to pytanie mistrz Zen, zapewne w szczególności w linii Rinzai, oczekiwałby prezentacji odpowiedzi. Wiem, że pośród was, może tak to ujmę, jest przynajmniej jedna osoba, która umie zaprezentować odpowiedź na to pytanie. Ale nie chodzi mi, tak jak już wcześniej mówiłem, podobne podejście miałem tydzień temu do tego, żeby oświecać was, oświecać w cudzysłowie, mądrymi odpowiedziami, żebyście się ich uczyli od tych, którzy już są dalej, czy bliżej, wszystko jedno, jak się na to spojrzymy. Bardziej wtedy, tak jak mówiłem, rzucałem was tymi pytaniami. Natomiast mówiąc tutaj o tym pytaniu, czy o prezentacji tego pytania, bardziej może mi chodziło o to, żeby powiedzieć o tym, że pytanie jest fajne, moim zdaniem jest fajne, bo pokazuje taką, można powiedzieć, że nawet całość. Całość, różne poziomy zrozumienia, jeśli w tym można powiedzieć, że są jakieś poziomy, czy wręcz zrozumienie. I to pytanie się odnosi do, właśnie tak jak powiedziałem, do wielu kwestii, czy do zahamowań, czy do doświadczania, czy do wskazania bezpośrednio na prawdę.
Więc może takie kontrowersyjne w naszej kulturze pytanie, ale moim zdaniem bardzo fajne. Natomiast mówiłem tutaj o właśnie o tych odpowiedziach i te odpowiedzi no są, to jest w zasadzie można powiedzieć świat koanów. Świat koanów, czyli pytań, na które nie ma intelektualnej odpowiedzi. Moim zdaniem, moim prywatnym, subiektywnym zdaniem, koany zostały kiedyś stworzone jako taki troszkę sztuczny twór do tego, żeby zatrzymać umysł, żeby zatrzymać myślenie. I no, jak każdy ze sposobów, jest to jakiś sposób, żeby pojawiła się jedność. W moim odczuciu jest to sposób trochę niebezpieczny, męczący, dość brutalny, w pewien sposób może nawet gwałcący, wrażliwych ludzi. Nie chcę używać mocnych słów, bo nie chcę nikogo zniechęcić. Ale w moim odczuciu warto jest rozwiązać jeden koan. Ja mam taki ulubiony koan, koan Mu, bo to jest koan, który pokazuje całość. Jeśli on jest dobrze zrozumiany, jeśli dobrze jest zgłębiony, to ten koan wyczerpujący pokazuje całość, rzeczywistość. Inną sprawą jest to, że no, problemem jest to, aby znaleźć nauczyciela Zen, który ma, czy mistrza Zen, który ma faktycznie takie zrozumienie, żeby ten koan potrafił w pełni potwierdzić i żeby on sam ten koan dobrze rozumiał, dobrze go widział. Minusem, to taka dygresja może dłuższa na temat tych koanów, w koanach widzę to niebezpieczeństwo, że fajny jest to moment, bo jest to jakaś taka metoda, prawda? Że jest to pewna z metod zatrzymania umysłu. Ale kiedy umysł się zatrzymuje, jest tylko to takie, jest wgląd. Ten wgląd nie jest stałym pozostaniem w świecie jedności. On jest tylko tak, jak kiedyś tu rozmawialiśmy, on jest tak jak ryba, która wyskakuje nad powierzchnię wody, nie? Ta ryba może wyskoczyć dłużej, zobaczyć bardziej, jak ten świat wygląda i z powrotem tam ląduje w wodzie, może wyskoczyć na chwileczkę. Także te wglądy są bardzo różne i moim zdaniem koany, no, one są takim sposobem trochę siłowym na to, żeby ten umysł zmuszać do tego, żeby się zatrzymywał. Natomiast ja osobiście nie widzę w tym nic dobrego, że ten umysł się zatrzymuje, ponieważ, że się tak wyrażę, no, na wielkie wydarzenie, czy to, co nazywamy oświeceniem, nie mamy wpływu. Możemy mieć tych koanów, możemy ich rozwiązywać dziesiątkami, a nawet setkami. I ono wcale nas do zrozumienia nie przybliża. Odwrotnie, może się zacząć tworzyć patologia, że psychicznie wyobrażamy, mamy takie odczucie, wow, rozwiązałem swój pierwszy koan, to jest frajda, olbrzymia, nie? I pamiętam, że no, to jest duże wyzwolenie, bo szczególnie w linii Rinzai siedzimy, te koany rozwiązujemy na początku, to jest w ogóle, co to jest w ogóle koan, jak do tego podejść, więc to pierwsze na pewno jest, pierwszy koan na pewno jest dużym przeżyciem, nie? Ale potem, kiedy się w koany zagłębiamy, przede wszystkim znamy już klucz, w jaki sposób te koany się zagłębiać. Już umysł potrafi kombinować, jak z tymi koanami pracować. Po drugie, wytwarza się taka sytuacja, ja nie mówię, że wszystkich tego dotyczy, ale w szalonej większości ludzi tego to dotyczy, że kiedy rozwiązujemy koan po koanie, to mamy takie wrażenie, że się gdzieś przybliżamy, że się gdzieś posuwamy do przodu, że gdzieś jest jakiś progres w tym, co robimy w tej medytacji.
I tutaj możemy się właśnie wyłożyć, bo zamiast pielęgnować czysty umysł, bo nie chodzi tak naprawdę o poprawną odpowiedź na koan, bo nie ma poprawnej odpowiedzi na koan. Na koan można po prostu odpowiedzieć, można go zaprezentować, nie? Ale jeśli my gromadzimy te odpowiedzi, które uważamy, że o, już rozwiązałem, już mam poprawną, mamy jakiś zeszyt, ja od swojego nauczyciela nawet dostałem taki przykaz, że mam sobie notować te wszystkie odpowiedzi na koany, które oni zaliczą, nie? No, to zaczyna się stawać pewnym nieporozumieniem, a nawet zagrożeniem. Jeśli my musimy zapisywać odpowiedź na koan, która kiedyś się pojawiła i myśmy ją zapomnieli, jeśli ją zapomnieliśmy, to znaczy, że to nie była odpowiedź. Z kolei, kiedy gromadzimy tych koanów kilkadziesiąt, to wtedy u wielu ludzi pojawia się takie wrażenie, że coś osiągam, że jestem coraz bliżej oświecenia, a nauczyciel mi powiedział, bo załóżmy, że w linii Rinzai jest ileś tam tych koanów, już dokładnie nie pamiętam, bo tam jest, prawda, i Mumonkan, i zapiski Błękitnej Skały, tam jest jeszcze ileś tych koanów takich treningowych, początkowych, nie pamiętam, ale w sumie jest pewno około 240, 260, może 280 tych koanów w tej linii. I w końcu, jak jesteśmy przy którymś tam koanie, załóżmy tym 200 którymś, mamy takie wrażenie, o, że za chwilę to oświecenie się pojawi, nie? A potem dochodzimy do tego ostatniego momentu i się okazuje, że nie. Dostajemy papier mistrza, dostajemy przekaz, bo umiemy odpowiedzieć na wszystkie koany, ale okazuje się, że wciąż pojawiają się energie, wciąż pojawia się utożsamienie. Więc nie wiem, ja tej drogi do samego końca nie przeszedłem, nie chcę jej jakoś specjalnie krytykować, to jest moje subiektywne zdanie, które wam przekazuję, co z nim zrobicie, to jest wasza sprawa. Ja nie mówię, że tak jest, ja mówię, że to jest po prostu moje subiektywne spojrzenie się na tą sprawę. No ale dygresja była długa co do koanów. A no to pytanie było takie trochę pytaniem koanowym, w tym sensie, że można je było potraktować odpowiedzią bez słów, prezentacją. No dobrze. Tyle na temat koanów, na temat naszego spotkania, na temat tej formuły, która ostatnio była. No cóż, właśnie, szukaliśmy wtedy formuły, ale życie jest bardzo zmienne. Wszystko się zmienia, pojawiają się formy, formy się znikają. I nagle się okazało tak, że jeszcze tydzień temu, może nie to, że szukaliśmy, ale daliśmy szansę nowej formule na spotkanie, ale przez ten ostatni tydzień okazało się, że sprawy się mają jeszcze inaczej i najprawdopodobniej to jest ostatni miesiąc, kiedy spotkania w jaskini się odbywają. Może nie, a może tak. Najprawdopodobniej tak. Być może, że jest to ostatnie w ogóle spotkanie jaskini. Więc cóż. Tak jak na przedostatnich dwóch spotkaniach wam powiedziałem, że w zasadzie nie mam już o czym mówić, że wszystko już powiedziałem. Wy medytować możecie w domu. Tak jak kiedyś mówiliśmy, może jest dla osób, które mają problem z motywacją, może jest jakimś wsparciem. Wspólna medytacja, aczkolwiek ja moim subiektywnym zdaniem podejrzewam, że drzewa, które nie są w stanie samotnie rosnąć na skalę i przetrwać burz, nie mają szans na ujrzenie prawdy. Ale może się mylę. W każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że
być może te spotkania nasze się kończą i jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam Was do... No dzisiaj jesteśmy w bardzo takim kameralnym gronie, wyjątkowo, ale jeśli macie takie pytania, jeśli Wam się pojawiały jakieś pytania, to chętnie postarałbym Wam się jeszcze, nawet jeśli nie będę mógł tutaj przychodzić, to czy drogą mailową, czy telefoniczną, czy SMS-ową Wam na te pytania udzielić informacji, bo przynajmniej chcę mieć taką możliwość, o czym Was poinformowałem, że od końca grudnia, od 1 stycznia liczę się z tym, że najprawdopodobniej jaskinia zostanie, jeśli nie zamknięta, to przynajmniej wstrzymana na czas nieokreślony. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Rozumiem, że Wy mnie słuchaliście. Nie wiem, czy pojawiły się Wam jakieś pytania. Jeśli pojawiły się Wam jakieś pytania podczas tego, jak mówiłem, to niedobrze. To znaczy, że mnie nie słuchaliście. Bo nie można i słuchać, i myśleć. Ale może teraz, po tym, co powiedziałem, może dam Wam chwilkę czasu. Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Aczkolwiek dzisiaj tak się złożyło, że jesteśmy w gronie, że tak to ujmę. Przepraszam za oceny, ale jednak kierujemy się tym, czy jest zimno, czy ciepło i adekwatny strój zakładamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jesteśmy dzisiaj w gronie, że się tak wyrażę, bardziej profesjonalistów i rozumiem, że możecie nie mieć żadnych pytań. Ale mimo wszystko dam Wam troszkę czasu na pytania, na to, żebyście sobie przemyśleli, a jak ich nie będzie, to po prostu sobie usiądziemy i Was zakatuję medytacją. Też jest ciekawe, że na spotkaniach, w szczególności jak jest kamera dzisiaj, nagrywam to spotkanie, bo wiedziałem, że będzie mało ludzi, a też były osoby zza Warszawy, więc nawiązywałem do ostatniego spotkania, chciałem to nagrać, żeby wiedziało, o czym jest to spotkanie. Ale właśnie w szczególności, kiedy kamera jest na spotkaniu, wtedy się nam atmosfera tężeje, jest mniej pytań. Najwięcej pytań się pojawia, jak się pakujemy. Wtedy często do mnie przychodzą uczestnicy i mówią: słuchaj, jeszcze to, wiesz, ale jeszcze chciałem o to dopytać. Potem druga jest taka faza w kuluarach, czasami się pojawiają pytania. Ale najwięcej pytań pojawia się na takiej prywatnej drodze, telefonicznej, czy mailami, czy SMS-ami. I to niekoniecznie osoby, które na spotkania nie przychodzą, też właśnie osoby ze spotkań. Dlatego Wam dam jeszcze troszkę czasu. Okej. To ja teraz pożegnam się już z widzami i wyłączę kamerę.
I dam jeszcze raz wam czas, żebyście się zastanowili już bez kamery, a potem przejdziemy do medytacji. A z wami się żegnam i nie wiem, kiedy i czy powstanie jeszcze jakiś film i czy powstanie jeszcze jakaś przestrzeń, żeby się spotkać. Dziękuję bardzo.